Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15 i dzisiaj, jak widzicie, Dirt 3, no i kolejne wyścigi po ostatniej zarąbistej serii. Ciekawi mnie, jak będzie dalej. No to może rozkręćmy jakąś imprezę. Bierzemy Subaru imprezę na kolejne wyścigi, zobaczymy, jak to będzie. Jak już mówiłem, niestety seria z DSJ musi być wstrzymana, więc dlatego dodatkową serią był DSJ i właśnie Dirt 3, zostaje tylko Dirt 3, ponieważ DSJ usunął mi się cały ten save game, czy jak to mam nazwać, i po prostu czekajcie, muszę się teraz skupić. Dobra, jest dom. Idziemy dalej. Spin. Ogarnięty. Nie mamy wolnego czasu, minutę. Ale do tego drifta za dużo to ja nie dostałem. Czemu zawsze do driftu nie przyjdzie? Takie nudne. Dobra, już to jest dość, że nudne też jest zarazem ciężkie. Ja jeszcze do końca nie przejechałem. No na pewno już nie będzie zwycięstwa tutaj. O, ale 30 tysięcy też. Myśmy chociaż te najmniejsze. Piąte miejsce. Nie, akurat wiecie, jak ja bardzo nie lubię dirtów. Po prostu nie ma, nie wiem czemu, ale nie mogę zajarzyć tych dirtów tutaj. Lecimy dalej. Impreza na razie nie rozkręciła się za bardzo. Ach, nie gadaj, że to jakieś same drifty, no nie, nie, nie. A dobra, to nic. Znowu, żeby być siódmy. Aha, ten Mohamed co dobrze się ściga w driftach, też sobie nie radzi. No, ale easy. Ja bym wolał właśnie sobie pozbierać najpierw te bączki. Drifty jakieś porobić. Serio, nie, ja wolę naprawdę pozbierać to. Bo za to naprawdę dużo się dostaje punktów do świadczenia. Jak to nazwać? Chodzi nam za wolno tutaj jadę wtedy. Ten pociągnąć to mi nie wyszło. Serio? No i byłem właśnie, co ja robię? Dobry drift. Dobra, może wreszcie pokręcił jakiś... O, ale mi się pakował jak dzik. Nie było, że też o wiele gorzej się będę trzymał niż... Spin, no nie spinda. Dycha. Na razie nawet... W momencie to ja nie jestem nawet lepszy od Mohameda Ben Sulayema. Dobra, ten jest inny chyba. Piąty znów. No, na razie piąte miejsce, czy na tyle mnie stać. Ale chyba dobre piąte niż ostatnie. Przyznam szczerze, że nie jest źle, bo w ogólnej klasyfikacji rajdu na piątym miejscu, dwa razy piąty, to innego miejsca bynajmniej mi nie powinny tutaj dać. Słabo. Ale jak to się mówi, dwa razy w dwóch odcinkach, można tak powiedzieć, serii zwycięstw nie pociągnę, bo to byłoby zbyt piękne. Dodając, że zaczęliśmy ten odcinek od samych driftów.
Dobra, jest fajnie. Piąte miejsce. Dużo nie jest punktów, ale odblokowane. Ostatnie zmaganie, to jest najważniejsze. Czyli finał. Aspen. Chciałbym skończyć tą serię do końca i przejść na kolejne wyścigi. Ale wolałbym jakieś naprawdę takie typowe... nie wiem, rajdowe mistrzostwa świata czy coś takiego. 60-tki pojeździmy sobie jakimiś małymi furami. Ale on się full weźmiemy. Chyba nie jeździmy. Jest dobrze. Napijemy się i ogień. Bekowa. Fajnie był maluch, ale bym pofrował. W deszczowej Finlandii dzisiaj wyścigujemy się. Turum dum, turum dum. Fajne. Oświetlenie ma grube. Do, ale ma. O Boże, mi to rzuciło. Zahaczyłem za bardzo, ale fajny dźwięk taki. Już dobrze. Najgorsze jest to, żeby tak. Patrzeć na drogę. Patrzeć na mapkę. Jakie będą tu zakręty. Nawet na razie dobrze się prowadzi, bo nie narzekam na niego. Oprócz tego, że jadę. Poboczem tutaj naprawdę zapierdzielił tego hojoka, że masakra. Myślę, że po takiej jeździe, no inne miejsce niż pierwsze. Nie myślę o nim. Bo naprawdę jest uzyskana prędkość, to najważniejsze. Można zwolnić troszeczkę, chociaż nie wiem po co. Ale no, myślę, że nawet dobrze, że zwolniłem, bo... mógłbym tam gdzieś wpaść w poślizg i nie za ciekawie by było. Na razie fajnie. Dwa odcinki specjalne zaliczone. Trzyma się dobrze naprawdę. Ta fura mi się podoba. Przy lekkich uślizgach nawet daje radę. Testment i ostatnia prosta. Start meta oczywiście. Open the doors. I the finish. Widziałem, że zawalę jeszcze o coś. Trzecie miejsce, serio? Yo amigo, post that footage on YouTube. It rocks. Tak ślicznie pojechałem. Bez... Tylko ten problem na początku mnie zraził. Potem wszystko było cudnie, a oni tak szybciej ode mnie pojechali. What the fuck? Nie mam pytań. No fajna fura, może, że po prostu tak się zdaje, ale oni mogli mieć szybsze fury po prostu, tak. Wszystko jest możliwe. Ale myślę, że i tak miejsce na podium powinno mnie cieszyć. Ale po prostu jedyny plus tego interesu. Teraz jedziemy jak ostatni. Będziemy wiedzieć, co kombinować. No i nie oszukujmy się. Trzeba spiąć się. I pojechać tak samo czysto. Jak poprzedni przejazd. Tylko wiecie o tym, że jak ja zacznę szybko jeździć, czy może tak, szybko i niebezpiecznie, to właśnie tak się skończą moje fruwańce, skakańce i tak dalej. Gorsze jest to właśnie, że nie widziałem, co tu jest za tym zakrętem, jaki on wygląda. 24 na godzinę nie jest znowu jakoś tak szybko, a nie wolno, więc... Dobrze. Redukcja na czwóreczkę. O, widzę, że tu ostro wchodzi ten zakręt. No nie doganiam bardzo tego przede mną, więc... Nie wiem, co to będzie za miejsce. Pierwsze, na razie jest git. No wiesz, na razie. Trzyma się zajebiście drogi, naprawdę. Niektóre samochody wylatywały chętnie daleko. Oni już przejechali... O Jezus! Nie no, to trzeba cofnąć, bo przecież... Może jednak cofnijmy? No trochę mi to... Może zacznijmy jednak od początku?
Było dobrze. Ale bez przesady, no jednak znalazłem się w takim miejscu, że pewnie normalny, żywy człowiek, wylądując w takich kamieni, by dalej nie pojechał, więc... Gdzieś chcieliśmy pomóc sobie taką właśnie pierdółką. Dogoniłem, czyli jednak naprawdę bardzo szybko jadłem, bo... Na czwóreczce, czyli X. Fajnie, bo doganiam go. Jak jest po kolejnym odcinku specjalnym, zarąbiście. 5,5 sekundy to myślę, że spokojne. Odbiję sobie chyba, na razie póki nie zrobię żadnego błędu, to sobie odbiję i będę wysoko. Tylko wiadomo, bez żadnego błędu. Sam nie wiem właśnie, jak ja to wchodzę na ten zakręt i przeżyłem. Tam to zarąbiście mi się to jedzie na razie. Czyli jednak mam naprawdę szybki samochód. Wziąłem go tak łatwo i cudownie, no ale też bardzo szybko jadę. 8,5 sekundy. Jednym z lepszych naprawdę wyścigów. Jednak dlatego lubię jeździć ostatni, bo wtedy wszystko widzę. Jest pięknie. Oni są już na mecie. Ronan Hauser już jest na mecie. Ciekawe, jak on się będzie trzymał na asfalcie. Ale oni teraz cisną do 110, dopiero zmiana. Asfalt to jednak asfalt. Nie narzekam, bo na asfalcie też się dobrze trzyma. Wiele meta. Szczerze, myślę, że już tutaj nic nie popsuje. Jest! Pięknie! Pierwsze miejsce. To musiało być pierwsze miejsce i to będzie około 9 sekund przewagi. Niestety ponad. Około 11. Więc naprawdę sobie odrobiłem i myślę, że w ogólnej klasyfikacji dzięki właśnie takiemu pięknemu skokowi. No, Wright wygrany przeze mnie. Lubię. Najpierw trzecie miejsce, potem od razu pierwsze z naprawdę ogromną przewagą. Dało mi full respect, jak tutaj pisze. Reputacja piękna, osiągnięcie 12. Kolejny jakiś sponsor Hello Racing. No ta fura naprawdę tutaj zrobiła furorę i lecimy dalej. Piąte, pierwsze. Et voilà. Zapraszam was na kolejny drift. Nie ma to tamt. Myślę, że zakończymy drifty, wyścig i akurat będzie i zakończymy odcinek i po prostu następny odcinek zaczniemy już od kolejnych wyścigów. No ja nie lubię tych driftów. Czekaj, pewnie muszę. Ha. Fajnie, beka. Już wiem co. Tu jest coś jeszcze. Osiemnaście punktów, to chyba nie tak źle. No way, dude. You gotta do better than that. A jednak źle. Weź jeszcze raz. Nie bądź taki. Jeszcze raz chcę spróbować. Może mi się uda. Wiem, że zawsze za drugim razem. A, on blokuje wyzwanie. Może najpierw blokujemy przy 20. Teraz trzeba się skupić. O Jezu, o nie, będzie dobrze. Kurczę, 23. Ej, w dowody się wpierdzę. Zrobiłem fajnie 23. 25 to byłaby chyba miazga, gdyby mi zabrakło 3...
Dwie sekundy mi jeszcze potrzebowałem, żebym przeskoczył na srebro, ale myślę, że brąz w moim wykonaniu to i tak jest dobre, ale tak czułem, że za drugim razem o wiele lepiej mi się uda. No i poprawiłem się aż o 5 punktów. No, gdyby nie to, że rozwaliłem chałupę, to bym miał 19, no ale to jedno wyszło, że tak bym nie zakwalifikował się. Więc no do tego wolałem to powtórzyć, lecimy jeszcze dalej. Brąz z driftu, czyli to nic nowego. I czas na finał w Aspen. Wybraliśmy ostatnio może jakieś... może tą Subaru Impreza, tylko z Hello Racing, ten nowy sponsor, jak on się spisze. To mnie bardzo ciekawi. Ogólnie zapraszam serdecznie na nową serię z Left 4 Dead dwójki z Bolkiem. Myślę, że wam się powinna spodobać. Będzie taką ciekawą, no i też wiele ciekawostek z farminga też czeka na was w najbliższych okazjach, więc będzie na pewno ciekawie. Tutaj wam mówię, że może być z biegiem czasu, wiadomo, trzeba, coś zawsze się kombinuje dodatkowego, żeby jednak wam umilać ten czas na YouTubie. Dobra, ścigamy się na śniegu i Hello Racing, Max Davison. Zobaczymy, co Max Davison robi z nowym Subaru. Wzroka prędkość. Chciałem ogólnie wyzwanie zrobić z tych szybem. Nie wiecie co, może jednak zrobimy sobie start. Wiecie czemu? Bo chciałem zrobić to wyzwanie. 180 parę kilometrów, nie pomyślałem, że może to jednak nie być mądre zachowanie. Jednak wolę odpuścić sobie wyzwanie. A ja powiem szczerze, że dla mnie tak dziwnie się prowadzi to Subaru. Zobaczcie, zobaczcie, ja hamuję, a ona jedzie sobie z bokiem. Donki, donki, można i ten... Zobaczcie, ale się do dupy prowadzi. Żebym się śmiał, jakby ona na przykład, nie wiem, nie przeskoczyła. Nie wiem czemu, ale jakąś mam takie przeczucie, że... Jeszcze do zera wyhamowałem. O, co tam? Mam przeczucie, że po prostu... To Subaru mnie wykończy i niestety nie spisze się dobrze. Zakończy się to taką akcją, że odpadnę. Na razie jest dobrze, bo jestem pierwszy na po pierwszym okrążeniu na mecie, no ale ta strona jest o wiele gorsza. O, no gdzieś prędkość uzyskałem tutaj wyzwanie. Dobrze, no mogłem poczekać. To jest chyba dłuższa prosta, licząc z całej góry, więc... Ale jest dobrze, lecimy dalej. Uj! O ludzie! Bo zaraz to nawet trzeba uważać, bo tamten mnie goni. On ma teraz chyba o wiele łatwiejszą stronę, więc niestety przegram. Koniec ze mną. Tego bym chyba nie chciał. Przecież szczerze, dzikie są wyścigi. Tak jest, tak się trzyma mnie przy tej dupce. No masakra, ale myślę, że jednak jestem na tyle daleko od niego, że chyba tu nie popełnię żadnego błędu. I spokojnie, zwyciężę. Ale nie podoba mi się ta Subaru. Niestety, wybaczcie, ale to Subaru mi nie podeszło. Max Davison, Jason Porter i Carl Gardner oraz Didier Bernard. Bernard już z nami nie pojedzie dalej. A moim kolejnym przeciwnikiem... Ciekawe, kto zostanie. O, Subaru musi się spisać w kolejnym wyścigu. Jak się nie spisze, to może być już po nas. Fajna muza. Garrett Jones. Ten na Garretta Jonesa, zobaczymy. Dobrze, żeśmy wystartowali tak samo. No ja troszeczkę szybciej jednak. Mam o wiele jednak szybszy samochód. Ducha moja dam, wiem. No ale teraz, że się zmieściłem w zakręt, to jest plus. Ja się niestety nie zmieściłem. Tak, właśnie tutaj. Ale to o wiele lepiej na przykład skoczyłem. A Garrett Jones na przykład bardzo dziwnie, bardzo źle pojechał. Pierwszy sektor tego okrążenia, bo okrążenie zauważyłem liczyć na dwa sektory. Pierwszy ten, co był przed chwilą, i teraz jedziemy w drugim sektorze.
Więc naprawdę na razie fatalnie pojechał. Myślę, że to co zrobił jednak w pierwszym sektorze tam bardzo wolno, popsuje mu totalnie. Cały ten wyścig tam się zdaje. Dobra, ja lecę. Koniec okrążenia pierwszego, zaczynam drugie okrążenie. No i tutaj będzie najważniejsze. Oczywiście uzyskałem nowe wyzwanie. Bardzo mnie to cieszy. Mieściłem się. Ale szczerze, naprawdę, nawet jestem teraz na tym o wiele gorszym okrążeniu, ale nie wiem, żeby on pokonał mnie aż tak bardzo. Chociaż dogania mnie, widać, że to jest o wiele, wiele wolniejsze jednak. Okrążenie, o wiele gorsze sektory. Dogania mnie, widać, że mnie dogania, ale naprawdę jest tak jeszcze bardzo, bardzo daleko za mną. Nie oszukujmy się, on tu jest. Fajną furę ma ogólnie. Tutaj pamiętam, wtedy stanąłem do zera, teraz już troszeczkę lepiej pojechałem. Ale naprawdę jestem o wiele, wiele lepszy od niego, więc tutaj zwycięstwo murowane. Finish worker. No jest, niestety. Ja pojechałem o wiele lepiej, a Gerrit Jones bardzo źle, bardzo słabo pojechał i nie ma się co dziwić. Ale Juni Tangi Uchi w ogóle już pojechał fatalnie. Ken Block naprawdę pojechał identycznie, tak jak ja, można tak powiedzieć. Więc myślę, że finał naprawdę będzie ciekawy. Oczywiście moim przeciwnikiem będzie Ken Block w finale, więc ciekawi mnie to bardzo, jak moja Jumpreza z takimi barwami przyciśnie mistrza Kena Blocka. No ciekawi mnie to, bo naprawdę bardzo dobrze przejechał to okrążenie Ken. Znaczy ten wyścig, bo to jednak wyścig z dwóch okrążeń. O, jego Ford jak zwykle. O, wystrzał miał o wiele lepszy, ale ja mam dobre przyspieszenie dalej. No i zobaczymy. Dobre to było. No to mi się podoba, co teraz zrobiłem, ale... Ale Ken Block jest w ogóle mistrzem świata, jak on tu szybko pojechał. No i to ja teraz tu stracę. Rząd jedzie właśnie teraz ten wolny sektor. Bo trochę mu uciekam. Dobra, trzeba się skupić na grze i sprawdzić po pierwszym okrążeniu. Uj, będzie wyglądać, ale mam przeczucie, że jednak przegram. Już nie problem, naprawdę dobrze przejechałem pierwszą część. To zobaczcie, gdzie on jest, gdzie ja jestem, co nie? Dziwne uczucie. Tu już nie było jednak wyzwania. To dobrze. Na razie jest dobrze, jestem przed nim. Ale te są, zaczynają się te bardzo, bardzo wolne sektory. On zaraz tutaj wystrzeli nade mną. Aż puchnął mi. No i Ken Block jest na prowadzeniu i tak czułem. Tak jak czułem. Przecież teraz na przykład nie wróciłem, byłem na fotel lidera. Nie wiem, ale chyba nie no, tak długo jak myślę. No co, no walka będzie stulecia, tyle mogę powiedzieć od siebie. To będą znów, tak, to były znów setne sekundy. Pojechałem gorzej ten wyścig od poprzedniego. Około sekundę, a on około dwie i tak, więc wygrana, ale chociaż ciężka, bo ktoś mi się wreszcie trzymał na dupie, ale jest zwycięstwo, więc trzeba się cieszyć. Ken Block tuż za mną, Gerrit Jones na trzecim miejscu. Subaru rozkręciła imprezę i naprawdę była przydatną furą w tym odcinku, właśnie w tym odcinku bardziej tak na Subaru chciałem jakoś ruszyć, nie wiem czemu. Myślę, że nawet dobrze, że tak wykombinowałem, bo nie ma to tamto. Subaru też nie jest złe. Już koniec, koniec. Mamy kolejny jakiś shoutout. I w tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Trzymajcie się, na razie. Cześć.